Piłkarki ręczne Sambora Tczew w minioną sobotę przegrały na wyjeździe 18-16 z Urbisem Gniezno. W tabeli pierwszej ligi Samborzanki zajmują 5. miejsce, a zespół z Gniezna 3. Wiceliderem drugiej ligi są szczypiorniści Sambora, którzy w sobotę podejmowali AZS UMK Toruń. W sobotnie popołudnie w hali powiatowego Centrum Sportu przy drugim LO grały drugi zespół drugiej ligi z przedostatnią drużyną w tabeli. Różnica poziomów i potencjału obu ekip była widoczna. Mecz miał jednostronny przebieg. Latocha Agropom Sambor dominował od początku. Po 10 minutach prowadził 10-4, a po kwadransie było 13-5. Już wtedy wiadomo było, że Samborzanie zbliżą się do celu, jakim jest awans do pierwszej ligi. Kibice jedynie zastanawiali się, w jakich rozmiarach Tczewianie rozgromią drużynę z Torunia. Do przerwy było 20-8. Ostatecznie gospodarze w drugiej połowie spuścili nieco z tonu, zwłaszcza w defensywie. Momentami Torunianie prowadzili grę bramka za bramkę, ale przewaga Sambora i tak wzrosła. Ostatecznie Tczewianie wygrali 43-25. 13 bramek dla gospodarzy zdobył Michał Jędryszek. 7 razy do siatki trafiał Damian Nowak, a 5 Tomasz Brzoza. Przed Samborem bardzo ważny i trudny mecz. W najbliższą niedzielę Tczewianie będą grać na wyjeździe z MKS Brodnica, który ma tyle samo punktów. W przypadku zwycięstwa Sambor zapewni sobie już awans do pierwszej ligi. Jeśli wygra rywal, to tczewski zespół będzie musiał walczyć do ostatniej kolejki.